przenosimy się do województwa zachodniopomorskiego. Nieopodal Darłowa, 20 km na południowy wschód od wybrzeża Bałtyku, wśród lasów i pagórków, w malowniczej pradolinie rzeki Grabowej, znajduje się miejsce, gdzie telefony czy tablety z pewnością warto schować głęboko do plecaka. Wieś Paproty jest nietypowa. Układ tutejszych dróg lokalnych tworzy sieć w kształcie tradycyjnego labiryntu. Stąd pomysł na motyw przewodni wioski – labirynty. Państwo rybiccy na 5 hektarach przestrzeni stworzyli 3 labirynty z wierzby energetycznej, do których doprowadzają specjalnie przygotowane ścieżki z dodatkowymi atrakcjami. Każdy może tu sprawdzić, jakie to uczucie – zgubić się, by później szczęśliwie się odnaleźć. Ile czasu mniej więcej trzeba, żeby pokonać ten labirynt? Wszystko zależy, w jakim rodzaju jesteśmy grze. Jeżeli grupa uczestniczy w grze, która się nazywa labiryntowa wieża, to potrzebujemy co najmniej godziny, tak? Jeżeli uczestniczymy w paprockich zwierzakach, zdecydowanie krócej, ale wszystko też zależy od grupy. Skąd pomysł na taką wioskę pełną labiryntów? Końcówka lat 90. Prowadziliśmy z mężem gospodarstwo rolne. Zaczęliśmy poszukiwać pomysłu na nasze gospodarstwo, ponieważ całe lata 90. pokazały, że ślepa uliczka. Mamy ślepą uliczkę. Wycofujemy się, szukamy. Tak, szukamy drogi teraz. Tak jak mówiłam, lata 90. pokazały nam, że takie małe gospodarstwa rolne kończą swoją egzystencję. I z mężem postanowiliśmy poszukać pomysłu na nasze gospodarstwo. Z początku był pomysł na otwarcie gospodarstwa agroturystycznego, ale w tej samej chwili, na zasadzie marzysz i masz, pojawił się duży projekt wiosek tematycznych. Postanowiliśmy wziąć udział w tym projekcie. Dzięki temu projektowi stworzyliśmy wioskę źródeł i labiryntów i nasz pomysł, który się urodził, przełożyliśmy na naszą ziemię i od tamtego momentu zaczęły przyjeżdżać do nas z powodzeniem duże grupy zorganizowane. Chcieliśmy zrobić zupełnie coś innego, coś takiego innowacyjnego. Dookoła były wioski garncarskie, zdrowego życia, baśni i rowerów, a my, mając potencjał w postaci ziemi i też tak naprawdę to nie był duży nakład finansowy, bo włożyliśmy mnóstwo naszej pracy tutaj, więc bardzo małym sumptem stworzyliśmy wioskę labiryntów. Powiedzmy, z czego to jest? To jest wierzba energetyczna? Jest to wierzba energetyczna, która bardzo pięknie przyrasta w ciągu roku, stąd pozwala nam pięknie zazielenić i dać też duży wzrost naszym labiryntom. Jest to bardzo dobry materiał i szybki i łatwy w utrzymaniu. A tu przez wiele lat prowadziliśmy krowy dojne i tu się pasły nasze krowy. Tak, więc na pewno dla mieszkańców było to coś bardzo dziwnego, na tamten czas innowacyjnego, wręcz kosmicznego, ale bardzo szybko mieszkańcom chyba się spodobał nasz pomysł, bo pamiętam czas, gdzie przyjeżdżała do naszej wsi radio, telewizja, wychodzili w przestrzeń wiejską, rozmawiali z mieszkańcami, więc oni byli dumni. O, mamy ślepy zaułek znowu, wracamy. No niestety, nie jest tutaj łatwo u nas w Paprotach. Dzieci często mają problem, gubią się. Jak pani odnalazła się w tej labiryntowej wiosce? Właściwie prowadzenie gospodarstwa i tych labiryntów stało się taką pani pasją życiową? Dla mnie, dla dziewczyny z miasta, która przyjechała tutaj 30 lat temu, myślałam troszeczkę, że ta wioseczka będzie taka podupadła, ponieważ młodzi ludzie uciekali. To były takie czasy, że młodzi ludzie uciekali ze wsi, zostali tylko starsi. I tak miałam, pamiętam, takie momenty, takie smutne, że tu już się wiele nie zadzieje. I tak naprawdę wiele lat później jakby takie marzenie, jak sobie przypominam, że tak mi się marzyło, żeby ta wieś troszeczkę wypiękniała, była ładniejsza, to się wszystko to się wydarzyło stało. I to jest to, co powoduje, że chce się tu być, chce się tu żyć i chce się tu tworzyć jeszcze. To co, spróbujemy się rozdzielić, kto jak pierwszy przymecie? No, szybko, to do zobaczenia. Pa!